Szumanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Branker, za to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj czas na odcinek z QA. Tak, to jest QA, bo miało być wczoraj wtorek, ale w spodu prywatnych nie było. Ale jest środa, więc dzisiaj będzie ten film, w którym będziecie mieli pakun 2021. Ja przez ten czas będę odpowiadał na pytania. No to co, bez przedłużenia jedziemy. Napisałem sobie na kartce pytania. Aby nie ciął tego wszystkiego, żebym szukał tych pytań, więc no jedziemy z pierwszym pytaniem. Pierwsze pytanie jest od Fine Monkeya, bo on pierwszy napisał. Czy będzie to tak, jak mi komentarze tak napisały? Eee, to tak. Fine Monkey, taki. O, tutaj głosuję. Dobra, Fine Monkey napisał pierwsze pytanie, bo co będą dwa pytania? Eee, co cię skłoniło do nagrywania? No, mi się zdaje, że no, skłoniło mnie do. Nikt mi nikt nie zmuszał, żebym nagrywał na YouTube. I też e, do nagrywania na YouTube. Bo no, po prostu ja sam chciałem, bo po prostu chciałam zobaczyć, jak to jest. Chciał, e, chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda. E, jak e, mogę. E, jak, jak się nagrywa na YouTube. I naprawdę, no, tr trzeba było sobie powiedzieć, że no. Troszeczkę problemów miałem na samym początku, bo chciałam na samym początku nagrywać na komputerze, no ale nie wyszło. Eee, z tej przyczyny, że. Eee, to po prostu, że nie wiedziałam, jak coś tutaj robić. Po prostu byłem jeszcze mało ogarnięty. Ale i tak mi się zdaje, że warto było nagrywać na YouTube. Drugie pytanie. Od kiedy interesujesz się skokami? Eee, interesujesz się sk skokami od sezonu 2000. 16-17 i swój pierwszy taki pełny konkurs zobaczyłem w Wiśle po tym jak Kamil Stoch wygrał konkurs, wygrał turniej 4 skoczni i też wygrał konkurs w Wiśle to był dla mnie taki ważny moment, bo ja wtedy to oglądałem no to był moment gdzie oglądało się tylko na TVP1 bo to był jedyny taki program gdzie można było gry, gdzie można było oglądać yy, właśnie mm, konkursy. A potem po Euro 2018 jeszcze dodano, ale i tak to były te czasy, gdzie nagrywało się wtedy. No i no było trudno, było trudno, bo był TeleExpress podczas przerwany. No to był taki moment, a taki pierwszy konkurs, który obejrzałem w swoim życiu, bo to jest taki pierwszy sezon, który oglądałem, bo a taki pierwszy konkurs to to był Engelberg, gdzie wygrał Ziobra, a drugi był stok. Jeszcze tam pamiętam jak się Dar Szczęsny, nie wiedziałam o co chodzi, jak tam się drzeja dż Ziobro. Nie wiedziałam wtedy o co chodzi. No a teraz rozumiem, że Dar się bo Ziobro wygrał konkurs. To jest chyba logiczne. No to dobra. Czas na kolejne pytanie. Robin Gossens zadał. Będzie kiedyś na kanale PES albo inne gry piłkarskie? No, tutaj był napisany, czy będzie powrót na kanale, ale nie wiem, nie wiem, bo naprawdę bardzo mało osób gra w Pro Evolution Soccer, bo mam Pesa. Ja mam Pesa na. Yy, tylko ustawiając tą nagrybarkę. Ja miałem Pesa na yy, komputer, no i mało osób naprawdę gra. Gdy wczytywało mi przeciwnika, to oj, troszeczkę mi tam wczytywało, trzeba było troszeczkę poczekać, i to było naprawdę denerwujące naprawdę słabo naprawdę słabo to wyglądało z tym PESem, na telefonie lepiej no bo, no tam są osoby, które po prostu chciałyby to zagrać, no bo to jest dobrze oceniana gra, tymczasem no wiemy, nawet mimo tego, że FIFA jest już coraz gorsza i coraz gorsza, to i tak ludzie w to grają, zamiast PESa to czy nie wiem, czy też PES jest dobrze oceniany no ale jakoś, no trudno usłyszeć o, o czymś tym o takich rzeczach ale dobrze, no no nie wiem, ale inne gry piłkarskie będą. Będą mi się zdaje, że tak po zakończeniu Pucharu Świata, mi się zdaje, Pucharu Świata, bo to chyba byłby odpowiedni moment, dlatego że to będzie czas, gdzie już się zbliża Euro, czyli gdzie trzeba kibicować Polakom, rodakom. No to jest ten odpowiedni mi się zdaje moment. Bardzo byłby to odpowiedni ale dobra, my już sobie ten draft zrobiliśmy, ale nam się go nie udało, więc zrobimy sobie gdzie indziej. Mam jeszcze lepszy pomysł, zagramy sobie draftik. Ale dobra, przez ten czas kolejne pytanie: Paweł, a jak e, napisał, czy zarobiłeś coś z YouTube'a, jak nie, to kiedy zaczniesz? Bo no te pytanie odpowiedział na jedyny, że no on odpowiedział. To ja też powiem, że yy że zarabianie na YouTube zaczyna się od 1000 subskrybentów i chyba 10 000 minut oglądania, tak mi się zdaje, chyba tak, coś w tym stylu. Ale, no, no, po prostu ja ci tak powiedziałem, żebym cię nie pominąć, żeby nie było, więc, no, no chciałbym coś zarobić, ale może lepiej, że nie zarabiam, bo, no, no jeszcze, no, mi się zdaje, że to jeszcze nie ten moment, bo. No, co bym dostał? No, pewnie dostałbym troszeczkę pieniędzy. Najwięcej to pewnie no, z tego najpopularniejszego filmu, ale no, dla mnie pieniądze nie są ważne. Ja po prostu cieszę się, że nagrywam i tyle. Na no, serio. Ale dobra, kolejne pytanie zadał Neddyks, czy będzie nie tylko nagrywał FSJ i inne gry o skokach narciarskich? No, jak powiedziałem mu, Robinego sensa tak. Będę coś nagrywał. Coś innego niż skoki narciarskie, bo jak mówiłem, zbliża się Euro 2020, dalej się nazwa nie zmieniła. Yy, więc mi się zdaje, że to będzie też dobry pomysł na jakąś karierę menedżera. O, bo właśnie miałem tak od samego początku, żeby zrobić karierę menedżera reprezentacji Polski. No i was zrobię, ale jeszcze po zakończeniu Pucharu Świata, Pucharu Świata Widzów i kariery Bankersa drugiego sezonu. A mi się zdaje, że to może jeszcze tak zająć do maja, i tą serię możemy zacząć pod koniec maja, lub nawet jeszcze w czerwcu. Yy, trudno mi to powiedzieć, ale na pewno chciałbym jak najszybciej to zrobić, ale zobaczymy, jakie byłoby Wasze zaangażowanie. No bo jeżeli no, tylko 5 osób będzie oglądało, no to po co to robić? Ważne, żebyście Wy to oglądali z przyjemnością. A nie, żebym tylko ja to robił, bo mi się tak chce. No bo tak było z On Mobile. E, mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale dobra. E, kolejne pytanie zagrał Wojtek Poruś. On zadał na Discordzie, dlatego że nie mógł napisać się w komentarzu, e, dlaczego zacząłeś nagrywać skoki. I to było tak, że mój pierwszy film na kanale powstał... E, nie przez no pierwszy film na kanale nie. Pierwszy film o skoket narciarskich powstał, dlatego że po prostu uznałem się na skokach, no to też mogłem nagrać skoki. To był jeszcze czerwiec, to był, to był chyba pierwszy czerwca. To był pierwszy czerwca, mi się zdaje, to była ta data, nagrałem ten film. No i to był taki pierwszy moment, gdzie troszeczkę widzów wpadło. No bo zrobiłem film, kończymy Puchar świata i naprawdę po kilku tygodniach miałem gdzieś 60 wyświetleń. I jak na mnie, jak na youtubera, który miał wtedy ile? Cztery subskrypcje? To i tak to był bardzo dobry wynik. Później jeszcze raz spróbowałam nagrać, no już tutaj coś nie pykło. Bo no, no mniej osób zaczęło. To ten Puchar Mamutów nagrałem, no ale też mało osób to zobaczyło. Niestety. No i tak po tym zacząłem nagrywać kolejne serie, no które były gorzej oceniane. Ale i tak nagrywałem. No, i nawet mi, nawet no spoko wyszło. Spoko te wychodziły jak dla mnie, ale dla innych mniej, ale i tak po tym, jak nagrałem DSJ, gdy wyszła nowa wersja, nagrałem jak skoczyłem z rysami w rysach, no i no wszystko ładnie wyszło. Mi się zdaje. Wszystko ładnie wyszło na skok. Oczywiście ustany więc to nie był jakiś taki piękny skok, ale i tak mi się zdaje, nawet spoko wyszedł. Dobra, kolejne pytanie, czym nie lubisz do Wojtka Polusie No lubię cię. ja Jakby ktoś nie wiedział, my mamy partnerstwo. Czy współpracę, jakby ktoś nie wiedział. Więc no, no to tyle właśnie tak powiem. Ale no to tak. No lubię Cię, po prostu Cię lubię. Dobra, kolejne pytanie zajął, napisał Kacper Gaming. Ile masz lat? Ja mam lat... Ja mam lat 13. W tym roku właśnie skończę te 13 lat. No i mi się zdaje, że fajnie. 1 lipca, jakby ktoś nie wiedział. Więc no wszystko ładnie, spoko. Mi się... No podoba, że mam tyle lat, bo pewnie myślicie, że ja mam 10, 11... No, już mam prawie 14, czyli no już brakuje, już troszeczkę, już troszeczkę jeszcze zostało. Więc, no, e, będzie ciekawie. E, dobra, troszeczkę tutaj coś się zawiesiło, ale dobra, idziemy z kolejnym pytaniem. E, napisał testowo konto, czy będzie wwe 2 k e, Nie, nie będzie, bo nie mam w ogóle tej gry. Yy, więc yy, nie wiem, czy w ogóle dam radę nagrać tą grę. Ale tak jest bardzo słabo oceniana, bo coś tam nawet PLKD mówił w filmie na rocznicę, że no, ta gra jest tak słaba. No, coś tam mówi, gdy grał Smagdam vs. Row 2011, ale nie zamierzam. Nie zamierzam, bo nawet gdybym miał tą grę, to nie wiadomo, czy bym to nagrywał. To nie był chyba by dobry pomysł nagrywania yy. Nie wiem, coś tu mój przeciwnik, ale dobra, to może lepiej. Ale no nie będzie, nie będzie W2K20. Teraz y, dwa pytania napisał Vajrant o skokach narciarskich. Jakiego skoczka najbardziej lubisz poza Polakami? E, e, najbardziej lubię e, takiego skoczka poza Polakami jest to Stefan Kraft. Bardzo fajny gościu, ja go lubię. E, no to jest lepiej jakby to jest, nawet gdy kraft wygrywa to się czuje lepiej bo Niemiec nie wygrał tak to wygląda czy nie no do Niem Niemców nic nie mam bo oni tak skaczą lepiej czy nie skaczą lepiej oni skaczą równo yy, równo ale no powiem że no to kraft to taki mój ulubiony a taki drugi no trudno mi powiedzieć ale no też bym tutaj stawiał na no na Mariusza Lindwika, no bo też taki spoko gość, też bardzo go lubię, yy. no tyle po prostu, no bardzo go lubię i tyle, no. fajny gościu, po prostu tyle mogę powiedzieć o tym. Ale jeszcze drugie pytanie, muszę przewinąć kartkę, bo tutaj jest jeszcze druga strona pytań. A to już 11 minut trwa ten film. Do jakiej skoczni masz największy sentyment? Eee, największy sentyment mam do skoczni w planicy. A dlatego, że ona naprawdę jest fajna. Bardzo mi się ona podoba. Mm, lubię ją. Eee, bardzo ją lubię. Ignorujcie to, że teraz gram w drafta, no bo troszeczkę eee, trudno mi tak mówię. No mam największy sentyment do planicy, no bo zawsze jest koniec sezonu, no płacz, bo no koniec sezonu, a ja każdy chciał, żeby to było jak najdłużej. Ja. No to jest no, fajnie naprawdę się ogląda konkursy w planicy. Zawsze są słoneczne. A jak nie jest to przynajmniej jakiś, no to no, 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 fajnie po prostu. no Bardzo lubię konkursy w planicy. Aj, lubię, gdy jest właśnie słońce w konkursie drużynowym o godzinie 10. Zawsze, gdy wracało się ze szkoły i oglądało się konkursy w Planicy w piątek, i ten niedzielny konkurs, gdzie nigdy nie mogłem go obejrzeć, tylko dlatego, że o 10 była Msza Święta u mnie w Parafii. Więc także. Czy to źle zabrzmiało? To czy w kościele u mnie? Więc to. No, no tak to wyglądało. Tak to po prostu wyglądało. I tyle. Ja bardzo lubię planicę. A taką drugą najlepszą skocznią jest dla mnie Engelberg. To no też fajne skocznie dla Polaków. Na pewno Wy też możecie powiedzieć o niej coś fajnego. Ja też mogę coś powiedzieć o niej fajnego. Więc no równo, równo. Ale dobra. Kolejne pytanie zajął Hubert: Czy planujesz nagrać FIFA 21 lub inną wersję FIFA? Nie, Fifa 21 nie mam i pewnie nie będę miał, yy, patrząc na to, że no jest troszeczkę droga, to czy spadła cena, ale nie chcę się denerwować, bo pewnie gdy włączę Ultimate Team, to tak się będę grał i grał i skończy na tym, że będę miał rozwalanego pada, więc tak to by wyglądało pewnie, yy, ale no inne wersje FIFA mogłyby być. No ostatnio była Fifa 14, też była to spoko. Spoko gra, bardzo mi się ona spodobała, a szczególnie ten soundtrack, bo zawsze te soundtracki w tych starszych grach były bardzo dobre, ale nie wiem, mi się zdaje, że mogła być taka opcja, żeby zrobić taką rzecz, żeby nagrać. No, może być szansa, ale ja nie obiecuję tego, że nagram w jakąś wersję FIFY, ale zobaczymy. Mi się zdaje, że jest taka szansa. No ale ja mówię. Ja mówię, że może i nie musi być. Dobra, kolejne pytanie nagrał Piłkarski Świat. Czy zagrasz w Ski Jumping 2021? Ja zagrałam Ski Jumping 2021 na emulatorze, ale no, no, no ta gra jest bardzo fajna, ale no, musi być jeszcze dopracowana. Mi się zdaje, że mogę nagrać jakąś tam serię z tej gry, no ale jeszcze ja muszę poczekać, czy aż ta gra w ogóle jeszcze będzie... Czy no na pewno jest już ta gra już troszeczkę idzie coraz lepiej, ale i tak jeszcze to nie ta gra, którą yy, można by grać yy, tak realistycznie, no bo po kilku sezonach już ta gra po prostu nudzi. A na pewno wy nie chcecie, żeby gra była nudna. Więc mi się zdaje, że jeżeli by dodali jakieś nowe nowości, jakieś na przykład tryb KO do turnieju 4 skoczyć to mi się daje, że można byłoby zagrać. A tak czy nagram? No, mi się zdaje, jak wyjdzie nowa wersja, to spróbuję zagrać. Jeżeli telefon mój to utrzyma, to zagramy, ale jeżeli nie, no to po prostu, no nara i tyle. Nic się poradzę, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Czy ta gra będzie aż taka dobra? I teraz ostatnie pytanie, czy nie ostatnie, jeszcze ostatnie pytanie zadał Kowal. E, kilka pytań. Jak podchodzisz do nagrywania na YouTubie? Ja podchodzę do tego, no normalnie. Yy, ja podchodzę po prostu, no idę nagrywać film, bo mi się chce. Nie dlatego, że muszę. No, no często, gdy obiecałem, to musiałem tak powiedzieć. Ale no jednak ja to nagrywam zawsze z wielką przyjemnością. To, to nie było tak, że... No były tam momenty, gdzie musiałem nagrać na siłę. Ale no, to było, nie powiedziałbym, że rzadko, ale... No troszeczkę takie momenty były. Troszeczkę takie momenty były. I... No, no tak, ale podchodzę to do tego, że no lubię to nagrywać i tyle. Po prostu lubię. Ale dobra, kolejne pytanie. Jak bardzo lubisz swoich widzów lub kochasz? No... Ja bardzo lubię swoich widzów. Nie powiedziałbym, że kocham, ale bardzo ich szanuję. Szanuję ich... Każdą decyzję ja po prostu szanuję, ich każdy komentarz. To nie jest tak, że hejt po prostu wyzywam kogoś. Nie, bo może masz rację, może nie, ale jak masz rację, no to masz rację i to prawda. Ale jak na przykład y powiesz coś z dupy, no to jednak no, muszę ci zainterweniować i no właśnie to jest tak, że no trzeba tutaj postawić dopiero tą osobę, która mówi y no, dziwne komentarze. Ale i tak do widzów, ci, którzy mnie oglądają, to ja ich po prostu szanuję. Ja po prostu ich szanuję, bo... Ej, no po prostu, no trzeba szanować widzów, no bo jak możesz nie szanować widzów e, i jeszcze do tego zdobywać subskrypcję. No gdybym nie szanował widzów, to nie byłoby tego Q&A i reszty filmów. Więc tak to wyglądało. Tak. No ale, no dobra, no... Kolejne pytanie. E, jakie masz plany na przyszłość? No nagrywać na YouTube, ale zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. No mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. A jeżeli nie wyjdzie, no to szkoda. No smutnie. No smutnie, jeżeli by nie wyszło. Ale no mam nadzieję, że to będzie pnąło się w górę. A jeżeli nie wyjdzie z YouTube'em, no to inny pomysł jeszcze. Mm, pomysł? No też chciałbym, też bardzo lubię komentować skoki. Więc mi się zdaje, że to też byłby taki fajny plan. Bardzo fajny plan. Na... Właśnie grę. Na taki fajny pomysł życiowy, żeby komentować skoki. I co ja poradzę? No nic się poradzę. No to jest tak... Że na razie nagrywamy na YouTube, ale jeżeli to nie wyjdzie... To idę na komentatorkę. Tak to wygląda. E, no i kolejne pytanie: jakie gry jeszcze będziesz nagrywał? No to to samo: no różne to będą gry. To nie będzie ciągle e, e, FIFA czy też e, Skoki Narciarskie. Nie, bo też będą inne. E, kurde, e, też będą inne gry. E, Niezwiązane też ze sportem. Mam taką nadzieję, że będę takie nagrywał. Zobaczymy. No, no, tak to wygląda, tak to wygląda na razie, więc, no co ja powiem, no, to tyle eee, z właśnie no na tym nagrywaniu i jeszcze takie ostatnie pytanie, będą gry online z widzami, eee, gry online z widzami, zobaczymy, zobaczymy, czy się da, bo czy też byście o, wy chcieli nagrywać gry ze mną? Bo możemy się zgadać na Discordzie. Na moim oczywiście Discordzie link w opisie. Ale zobaczymy. Zobaczymy, czy to coś da. Mam nadzieję, że no, będziecie chcieli e, nagrywać, e, zagrać ze mną odcinek. Może to być nawet jakiś YouTuber. No, chciałbym, żebyśmy też troszeczkę się zgadali. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Zobaczymy. I takie ostatnie pytanie: lubisz mnie? Jak, tak, to, to jak bardzo. No, Kowal, no, lubię Cię. Lubię Cię, Kowal. Ale zobaczymy, bo... No, lubię Cię po prostu. No, nie powiem jak, no, bo jak mam Ci powiedzieć, że Cię po prostu lubię i tyle, no. No, tyle Ci powiem, że Cię bardzo lubię i tyle. No, jesteś fajny gość, bo też gadaliśmy na Discordzie. Więc, no, spoko, chłop, jesteś. No i... Pozdrowisz mnie, no to też cię pozdrawiam. <tyle>, Tyle powiem. Ale dobra, no to było ostatnie pytanie z Q&A. No mało, trochę mało tych pytań troszeczkę no były prawie takie same. Ale mam nadzieję, że też będziecie w przyszłości Q&A, bo kiedy będzie następne Q&A? No następne Q&A mi się zdaje, że może być w... No kiedy, no? No nie wiem, kiedy może być to następne Q&A. No, nie będzie za 200, 300, 400. Mi się zdaje, że może być za 500 subskrypcji. No, jeżeli oczywiście takie wbijemy, bo no jeszcze chyba do tego droga długa. No, ale dobra, no to tyle. No, koniec day. Ja jeszcze przez ten czas otworzyłem sobie paczkę. Jak widzicie, fajne trafy. I ostatnia paczkę, i ja oczywiście kończymy. A to pik, na no to benzema. A no, to dobra. Trafiliśmy benzemy na sam koniec. Więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku. Przepraszam za te pytania, bo jeszcze byłem skupiony na tej grze. Troszeczkę słabo mówiłem o tych pytaniach, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jutro kariera Brankersa. ma.